Bitcoin na interwale jednodniowym wybija 65 tysięcy dolarów, wybijając przy tym kluczową strefę podażową. Ale co najważniejsze na interwale tygodniowym, pierwszy raz od 8 miesięcy Bitcoin daje potwierdzenie na nową byczą strukturę rynku. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ Bitcoin zamyka wrzesień na 7%. Plusie. Historycznie, kiedy cena bitcoina we wrześniu zamykała się na plusie, za każdym razem kolejne 3 miesiące były mocno wzrostowe. Oficjalnie zaczynamy oktober, oficjalnie zaczynamy nowy kwartał, i wszystko wskazuje na to, że przed nami potężne wzrosty na rynku krypto. Czy przed nami już tylko wzrosty, czy możemy się jeszcze spodziewać korekty? Jeżeli tak, to do jakich poziomów? Jakie potwierdzenie będzie dla mnie finalnym potwierdzeniem rozpoczęcia kolejnego byczego cyklu wzrostowego? Jak wygląda aktualna sytuacja i czego można się spodziewać? Czyli, zaczynamy wtorkową analizę rynku krypto. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut, na rynkach finansowych. Zaczynamy wtorkową analizę rynku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, lub jeszcze nie subskryjesz, oczywiście zachęcam Cię do zrobienia suba, aby być na co. Z kolejnymi materiałami. Nie zapomnij również wtedy przybić dzwona. Wtedy nie ominiecie żaden nowy materiał. Zabić komentarza, komentarza taktycznego. Napisać, jakiego altcoina chciałbyś, chciałbyś, aby na was przeanalizował w kolejnych materiałach. I oczywiście zrobić łapkę w górę. A przypominam, że czym większa aktywność z waszej strony, czyli czym więcej łapek w górę, czym więcej komentarzy, tym więcej dodatkowych analiz w kolejnych materiałach. Oczywiście tradycyjnie dziękuję za waszą aktywność pod ostatnim materiałem. Dzisiaj dodatkowo lądują dwie analizy na koniec tego materiału. Zauważ, że od dobrych kilku tygodni mówię, że bitcoin i rynek daje potwierdzenia na rozpoczęcie kolejnych wzrostów. Dwa tygodnie temu bitcoin tworzy strukturę wzrostową zgodnie z planem bycia na bitcoinie po Fed, kontynuacja struktury wzrostowej. Bycza na rynku krypto tak brzmiały tytuły ostatnich filmów. Co się działo w ostatnich tygodniach? Widzieliśmy bardzo mocne wzrosty, szczególnie na altcoinach. Bitcoin zamyka wrzesień na lekko ponad 7% plusie. Jak widzimy, jeżeli chodzi o historię Bitcoina i statystykę, kiedy Bitcoin zamyka się na plusie we wrześniu, kolejne trzy miesiące za każdym razem były na bardzo, bardzo mocnym plusie. I oczywiście również w tej sytuacji wpisuje się sama narracja cykliczności. Czy przed nami będą potężne wzrosty? Oczywiście jest na to spora szansa. Czy tak będzie? Czas zweryfikuje, natomiast historycznie jak widzimy, statystyka jest po naszej stronie. Za chwilę przejdziemy sobie do samego wykresu Bitcoina i powiem wam, jakie finalne potwierdzenia chcę zobaczyć, aby właśnie dla mnie ta cykliczność i ta statystyka się mogła po raz kolejny potwierdzić, ale zanim jednak do tego przejdziemy, według mnie jest się z czego cieszyć, po kilku miesiącach spadków marazmu na Bitcoinie z ogromnych spadków na altcoinach, Bitcoin daje bardzo mocne potwierdzenia, o których za chwilkę sobie porozmawiamy. Przed nami z bardzo dużym prawdopodobieństwem zielone miesiące. Bardzo zielone miesiące. I z tej okazji przygotowałem dla Was specjalną ofertę na dołączenie do Akademii z 6-miesięcznym mentoringiem oraz z mentoringiem Lifetime, który w ostatnim czasie zdecydowanie przypadł Wam do gustu. Ponad 50% rabat, który już jest uwzględniony w cenie. Także nie musisz wpisać żadnego kodu. Wbijaj na moją stronę kaszpacholski.pl, zobacz, co dostajesz w akademii. Oprócz ogromnej wiedzy, dostępnej w kursie, otrzymujesz również dostęp do moich analiz, do sesji edukacyjnych, które przyspieszą Twój proces edukacji, abyś mógł samodzielnie analizować rynek, a jak wiesz, z dużą precyzją potrafię wyznaczyć szczyty, czy dołki. Poziomy zakupowe, czy poziomy Realizacji zysków. Aktualna promocja potrwa przez najbliższy tydzień. Tak. Także, jeżeli to Cię interesuje, to wbijaj na moją stronę, do której link znajdziesz w opisie. Teraz przechodzimy sobie do samych byczych potwierdzeń, o których mówiłem na początku tego materiału. Spójrzmy sobie na strukturę rynku z interwału jednodniowego. Mówiłem Wam o tym, że. Aby myśleć o kolejnych bardzo mocnych wzrostach, musimy przede wszystkim wybić na interwale jednodniowym poziom i strefę podażową na poziomie 65 tysięcy dolarów. Było to dla mnie kluczowe. Pamiętacie, jak w poprzednich tygodniach mówiłem Wam o tym, że jest to strefa, skąd spodziewałem się spadków. Tak, mieliśmy tą strefę właśnie tutaj. Z tej strefy utworzyła nam się nowa strefa podażowa. No i co kluczowe, mówiłem o tym w poprzednim materiale, to ten ruch spadkowy nie utworzył nam niższego dołka, czyli mamy nieudany swing spadkowy. Po czym zobaczyliśmy ruch wzrostowy, który wybił na interwale jednodniowym właśnie ten szczyt, potwierdzając nam byczą strukturę rynku na interwale jednodniowym. Ale dobra, bycia struktury rynku na interwale jednodniowym mieliśmy już dwukrotnie, ale dwukrotnie one zawiodły. Nie był to też czas. Na rozpoczęcie kolejnych wzrostów. Cena też wtedy nie osiągnęła kluczowych poziomów z interwału tygodniowego, z interwału miesięcznego, ale przede wszystkim to, to co różni te wcześniejsze bycia struktury rynku na interwale jednodniowym z bycią strukturą rynku na interwale jednodniowym aktualną, to to, że również została ona potwierdzona na interwale tygodniowym. Pierwszy raz widzimy, że cena bitcoina robi wyższy szczyt. Mieliśmy serię niższych szczytów, niższych. Dołków, po czym mamy wyższy dołek i wyższy szczyt od poprzedniego, więc mamy nową strukturę wzrostową na interwale dniowym, na interwale tygodniowym. Plus, oczywiście, dodatkowo zgrały się z tym wydarzenia makroekonomiczne, które mieliśmy właśnie we wrześniu, o których rozmawialiśmy na początku tego miesiąca. Plus, dodatkowo ta wzrostowa akcja cenowa ma. W najważniejszych miesiącach dla Bitcoina, w najważniejszych wzrostowych miesiącach dla Bitcoina. Dlatego uważam, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem przed nami bardzo, bardzo mocne wzrosty. Natomiast jest jedna rzecz, którą chciałbym zobaczyć, aby finalnie dla mnie właśnie ten scenariusz został potwierdzony. To znaczy chciałbym zobaczyć wybicie ostatniej strefy podażowej. Jest to ostatnia strefa podażowa, która będzie trzymała cenę przed wybiciem nowego ATH. Dlaczego nie biorę pod uwagę tej strefy tutaj? Dlatego, że ta strefa ma nad sobą podwójne szczyty jest tutaj mnóstwo płynności do zebrania, ale przede wszystkim to ta strefa spowodowała ostatni ruch spadkowy, który utworzył ostatni dołek dla Bitcoina, po czym zobaczyliśmy wyższy dołek, jeszcze niższy szczyt, a następnie wyższy szczyt. Więc to będzie potwierdzenie finalne na rozpoczęcie potężnych wzrostów na Bitcoinie i na całym rynku kryptowalut. Oczywiście pamiętaj, to jest moje zdanie to nie jest żadna porada inwestycyjna ja tak właśnie widzę w tym momencie rynek czyli mamy bardzo mocne potwierdzenia z interwału dniowego z interwału tygodniowego, a finalnym potwierdzeniem dla mnie będzie wybicie 70 tysięcy dolarów na interwale jednodniowym, ale przejdźmy sobie do struktury z interwału tygodniowego. Aktualnie widzimy, cena zamknęła się powyżej ostatniego niższego dołka niższego szczytu mamy fair value gap na interwale tygodniowym i to jest dla mnie w tym momencie kluczowy poziom z interwału tygodniowego. Chciałbym zobaczyć zejście do tego poziomu, uzupełnienie tego imbalansu przynajmniej częściowo i rozpoczęcie kolejnego ruchu na interwale tygodniowym, co również byłoby tygodniową strukturą rynku. Więc na interwale jednodniowym, na interwale tygodniowym, jeżeli zobaczymy wybicie tego szczytu, przy czym, że nastąpi to właśnie na przykład w kolejnych dwóch, trzech tygodniach, no to będziemy mieli nową strukturę na interwale tygodniowym, a w zasadzie potwierdzenie struktury, ponieważ to przykładowo kolejna świeczka będzie spadkowa na interwale tygodniowym, następna jedna lub dwie będą już wzrostowe, będzie to nasza nowa by, bycza struktura rynku na interwale. Tygodniowym, który oczywiście jest ważniejszy niż interwał dzienny. Jest mocniejszym interwałem i daje mocniejsze potwierdzenia niż interwał jednodniowy. Więc kiedy zobaczymy właśnie uformowanie nowej struktury rynku na interwale jednodniowym i tygodniowym powyżej 70 tysięcy dolarów, a w zasadzie zamknięcia się świeczek na tych interwałach, będzie to dla mnie osobiście bardzo mocne potwierdzenie i z dużym prawdopodobieństwem zobaczymy wtedy kolejne wzrosty. Przejdźmy sobie do szerszej analizy, jeżeli chodzi o Bitcoina, więc mamy wybicie tej strefy podażowej. Widzieliśmy zatrzymanie, cena nie spadła niżej. Zobaczyliśmy kolejny to interwał 4 godzinny. Strefa podażowa akurat zatrzymała cenę, co również tutaj było skorelowane z Nasdaqiem i S&P. Pokażę Wam tutaj wykres również. A jak możecie sobie zauważyć już na własną rękę, kiedy Bitcoin jest również skorelowane z tym, co się dzieje na nasdaku. NASDAQ dochodzi do fair value gap na interwale dniowym i tygodniowym. SP robi wyższe szczyty, tworząc SMT w kluczowych poziomach. I mieliśmy również ruch spadkowy na nasdaku i to również było skorelowane z tym, co się działo na Bitcoinie. Na Bitcoinie mamy utworzoną kluczową strefę postaci fair value gap na interwale tygodniowym. Poniżej mamy strefę popytową, strefa popytowa na interwale. Jednodniowym, i to jest bardzo ważna strefa dla Bitcoina. W tej strefie uwzględniłem jeszcze mniejszą strefę z interwału 4 godzinnego, według mnie jest ona również istotna w całym tym zakresie. I nie chciałbym widzieć wybicia tej strefy na interwale jednodniowym, ponieważ zaburzyłoby to całą strukturę wzrostową. Nie będę się rozwodził tutaj, dlaczego, to zostawię dla studentów mojej akademii. W każdym razie mamy dwa poziomy zainteresowania dla mnie, czyli interwał tygodniowy, fair value gap oraz strefa popytowa z interwału jednodniowego, po których chciałbym zobaczyć wzrost. Jeżeli cena nie zejdzie do tych stref, co do tych poziomów teraz, a zobaczymy ruch wzrostowy do 70 tysięcy dolarów, to dalej będziemy mogli zobaczyć właśnie cofnięcie, ewentualnie zebranie tej płynności, która by się tutaj tworzyła w tym ruchu. I wtedy właśnie kontynuacja Ruchu wzrostowego. Jeżeli najpierw zobaczymy ten ruch spadkowy do strefy, to oczekuję ruchu wzrostowego do poziomu 70 tysięcy dolarów, ewentualnej korekty i kontynuacji wzrostów. Jeżeli ona zatrzyma cenę, no to prawdopodobnie właśnie zobaczymy zejście, jeszcze zabranie płynności, tak jak wspomniałem przed chwilą, ponieważ dużo osób będzie już tutaj napalone na potężne wzrosty. Rynek może jeszcze chcieć zrobić małego psikusa, szczególnie osobom grającym na dźwigni, i dopiero wtedy rozpocząć ruch wzrostowy, czyli tworzenie płynności, danie nadziei na rozpoczęcie wzrostów i wybicie ich, a potem dopiero rozpoczęcie właśnie tych wzrostów, o których mówię, na które również wszyscy czekamy. Więc jeżeli dojdziemy do tej strefy, to bądźcie ostrożni. Jeżeli zobaczymy, że cena zaczyna odwracać. To jest duże prawdopodobieństwo, właśnie na cofnięcie, szczególnie kiedy ta płynność tutaj będzie bardzo mocno widoczna. O czym zresztą będę Was informował. A negacją takiego scenariusza, tutaj powiedzmy, że lekko spadkowego, jeszcze z korektą przed rozpoczęciem kolejnych wzrostów, będzie sytuacja, w której ta strefa zostanie bardzo mocno wybita. Wtedy ona będzie stanowiła wsparcie dla ceny, ponieważ jest kluczową również strefą podażową, więc ona również powinna zostać tutaj utrzymana. Po wybiciu jej górą. Jeżeli chodzi o ETH, to widzimy, że tutaj z kolei ETH doszło do kluczowej strefy podażowej i ta strefa, w przeciwieństwie do Bitcoina, była respektowana, skąd właśnie widzimy, że rozpoczął się ruch spadkowy. I jak widziałeś w poprzednim materiale, dokładnie ten poziom był przeze mnie wyznaczony. Dokładnie co do kilku centów ta strefa, ten poziom był przeze mnie wyznaczony jako poziom, skąd możemy zobaczyć ruch spadkowy. Sama strefa wyznaczona i dokładnie ten poziom. Pewnie przypadek. Tak jak w większości moich analiz, pewnie był to e, przypadek, i tutaj mamy podobny schemat. Mamy e, fair value gap na interwale tygodniowym, który powinien stanowić tutaj również wsparcie dla ceny. Jeżeli nie, to mamy tutaj strefę popytową na interwale również jednodniowym, i to są moje poziomy zainteresowania, gdzie będę szukał potwierdzeń przy ewentualnym, właśnie, ruchu e, spadkowym na ETH. I podobnie jak na Bitcoinie, tutaj również chcę zobaczyć wybicie tej. Strefy, aby na ETH została potwierdzona struktura wzrostowa, ponieważ w tym momencie ta struktura wzrostowa jeszcze nie jest potwierdzona, dlatego że ostatni szczyt, który spowodował tutaj ten dołek, oczywiście nie niższy dołek, ale tak samo jak na bitcoinie wyższy dołek, ona jeszcze nie została wybita. Więc w momencie, w którym właśnie ten ruch zostanie potwierdzony wybiciem tej strefy, będzie utworzona nowa struktura wzrostowa na ETH. Oczywiście, jak spojrzymy na wykres tutaj, no to mamy byczą strukturę wzrostową, ale nie jest jeszcze ona potwierdzona. Spokojnie zdążę Wam nagrać kolejne update, zanim cena to zrobi. Jeżeli chodzi o analizy, jeżeli chodzi o altcoiny, które wybraliście w komentarzach, to była TIA, która aktualnie znajduje się w strefie popytowej, natomiast do TI mam o tyle problem, że w tym miesiącu będzie jakiś mocny unlock tokenów, pierwszy zresztą, więc prawdopodobnie strefy mogą tutaj nie wytrzymywać, więc na razie bym czekał. Ewentualnie czekał na potwierdzenia z mniejszych interwałów czasowych. Tu widzę jeszcze jeszcze bardzo ciekawy poziom. Więc osobiście, jeżeli chodzi o TIE, na razie sam dla siebie również je nie analizuję pod żadnym kątem, ani pod Futures, ani pod spot, ponieważ istnieje ryzyko właśnie jeszcze jakichś chwilowych spadków, być może głębszych, procentowo, jeżeli chodzi o. O TIE ze względu właśnie na ten unlock, według mnie warto zachować ostrożność. Prosiliście o XAI, którego dawno nie analizowałem. Nie wiem, czy on jeszcze tutaj ma jakieś ciekawe strefy. Na koniec przejdziemy sobie do analizy DOTA, który fajną strukturę wzrostową tworzy. Dobra, Jeżeli chodzi o XAI, no to coś mi tutaj wykresy poznikały. Dobra, więc tak, mamy pierwszą strefę, na którą ona już została przetestowana co prawda, natomiast myślę, że można sobie na nią spojrzeć tutaj jeszcze raz, zobaczymy na interwale tygodniowym, czy coś to jest, nie, na interwale tygodniowym nie. I przy ewentualnej głębszej korekcie, no to to jest mocna strefa dla Excel, czyli okolica 18, 19 i 20. Z tym, że poczekałbym na potwierdzenia z mniejszego interwału czasowego, które. Potwierdzą na mniejszym interwale czasowym, właśnie respektowanie tej strefy, przynajmniej na interwale jednogodzinnym lub czterogodzinnym, chciałbym zobaczyć uformowanie nowej struktury wzrostowej, wtedy będą to fajne potwierdzenia na takie, powiedzmy, że zakupy. Według mnie oczywiście nie jest to porada inwestycyjna. No i na koniec dot, który bardzo fajnie chodzi. Mówiłem wam w ostatnich analizach, gdzie wyznaczałem strefy popytowe na wzrosty. Zobaczcie, wyznaczyłem tę strefę podażową na ruch spadkowy. Mamy ruch spadkowy. Mówiłem Wam o tym, że nie wyznaczam nic po drodze, tylko właśnie tę strefę. Cyk, mamy ruch spadkowy. Mamy nową strefę popytową i mamy wcześniejszą strefę popytową, którą wyznaczałem wcześniej. Więc to są dla mnie kluczowe poziomy. Skąd chcę zobaczyć właśnie kolejny swing? Być może nawet do 6,20 centów. Więc na te poziomy, znaczy te strefy. Są strefami mojego zainteresowania. Podobnie jak na ETH, bycza struktura zostanie potwierdzona po wybiciu tego szczytu. Więc to będzie bycia struktura na kontynuację wzrostów. I jak widzimy, od tego dołka bardzo fajnie tutaj dotchodzi, tworząc tą strukturę na interwale jednodniowym. Ale musi zostać to potwierdzone właśnie wybiciem tego szczytu. I tym acentem kończymy dzisiejszy materiał. Wbijaj na stronę, dołącz do Akademii i widzimy się na sesji edukacyjnej, która będzie już a dzisiaj, jeżeli nie, no to widzimy się w kolejnym materiale w czwartek lub w piątek. Niech Bitcoin będzie z tobą piona.